Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Klocki z Zapałem. Dzisiaj wracamy do Skandynawii i do przygód naszego dzielnego Wikinga Eivora. A jako, że wracamy po bardzo długiej przerwie, to bez zbędnego gadania przychodzimy od razu do tego, co zmieniło się od ostatniego odcinka. No i tak jak widzicie, udało mi się ukończyć już cały teren oraz wyłożyć to wszystko mniejszą roślinnością. Jak dobrze wiecie, ja nie lubię tego robić na nagraniach, dlatego przygotowałem sobie to wszystko wcześniej. Oprócz tego, podczas budowy zmieniła mi się nieco koncepcja i postanowiłem zrezygnować ze śniegu, dlatego zostajemy tylko i wyłącznie przy jesiennych klimatach, co będzie bardzo dobrze widoczne przy montażu drzew, ale tym zajmiemy się dopiero pod koniec, a dzisiejszy odcinek zaczniemy od. Małej dziury we wzgórzu po prawej stronie. Pomyślałem, że zrobię tutaj wejście do takiej ziemianki, gdzie można trzymać zapasy na całą zimę. We wcześniej przygotowanym miejscu zamontowałem jumpery, groszki z dziurką, a także małe, wykrzywione bary. I to właśnie na nich zamontuję teraz. Ramę drzwi zbudowaną z klasycznych plate'ów oraz tile'u, które umieszczone pod kątem idealnie opierają się na dwóch serkach. Do drzwi natomiast dodałem taki oto ruchomy element, dzięki któremu możemy to wszystko zamontować pod odpowiednim kątem, tak aby uzyskać odpowiednią płaszczyznę, a na koniec dorzuciłem jeszcze tajle na górze tworzące daszek. Trochę roślinek aby to jeszcze lepiej wkomponowało się w całe wzgórze i małą deseczkę, która będzie w tym przypadku robić zapróg. Teraz przejdźmy do głównego elementu całej makiety, czyli do chaty naszego głównego bohatera. Ja przed odcinkiem przygotowałem sobie już ramę. No i jak dobrze widzicie nie jest ona zbudowana zbyt finezyjnie, a to dlatego, że zarówno boczne ściany, jak i ta tylna nie będą praktycznie w ogóle widoczne. Dlatego skupię się tylko i wyłącznie na wyglądzie tej przedniej ściany. Przygotowałem tutaj na początku taką podmurówkę, do której wykorzystałem przeróżnej maści drobnice, tak aby nadać całości odpowiedniej tekstury. No i teraz na to wystarczy zamontować już ściany i dorzucić drzwi. Two hours later. Z prawej strony domku jako integralną część postanowiłem zbudować magazyn na drewno, a żeby te wszystkie pieńki nie latały mi zarówno przy przenoszeniu makiety, jak i przy wożeniu ją na wystawę, to pomyślałem, że zamontuję po prostu razem i tak wczepię na wcześniej przygotowane miejsce, dzięki czemu mamy naprawdę całkiem solidną Konstrukcję. No i teraz wystarczy już tylko zamontować dach. No i tutaj raczej klasyka gatunku, zwykłe plejty w kolorze reddish brown. Na to plejty w kolorze terenu, tak aby wszystko się ładnie zgrywało kolorystycznie. Dorzuciłem też trochę roślinek. No i takie lekkie zdobienia z przodu wykorzystując groszki oraz takie zakrzywione elementy. Natomiast na dole dachu zamontowałem po dwa briki, na których oprze się skrzydło. Dachuj, co prawda jest ono luzem, ale trzyma się naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o drugą część, no to ona jest zbudowana dokładnie tak samo, z tym, że po prostu jest nieco dłuższa, tak aby przy okazji zakryć też magazyn z drewnem, a na sam koniec wykańczam to długą balą drewna. Tak przygotowaną chatkę musimy teraz zamontować na naszej makiecie. No i od początku zależało mi, aby była na lekko pod kątem, no ale nie chciałem, żeby była po prostu położona luzem, no i tu wykorzystałem dwa jumpery, do których zamontuję podstawę naszej chatki. To jest technika, którą wykorzystywałem już nieraz, na pewno ją z poprzednich filmów i serdecznie ją polecam, jeżeli chcecie właśnie zamontować coś pod kątem, ale zależy Wam też na tym, aby to jednak wszystko razem się trzymało tak zamontowana chatka bardzo ładnie nam zasłoniła ten postrzępiony bok wzgórza, a dach prawie idealnie zlicował się z terenem. No i wiadomo, że takie szpary, które powstały, musimy jakoś zasłonić, no i tu najlepiej sprawdzają się Skoro chatka jest już gotowa i zamontowana, to teraz możemy przejść do detali, a zaczniemy od zagrody dla zwierząt. Miejsce oczywiście przygotowałem sobie już wcześniej. Zamontowałem też tu kilka krosków, które mają imitować siano, a z wieka od skrzyni zrobiłem coś na wzór. Poidła. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to pomyślałem, że nasi bohaterowie będą mieli dwie owieczki oraz jedną kozę. A żeby nam te zwierzęta nie pouciekały, no to zrobiłem płot z droid armsów oraz z barów. To też jest technika, którą widzieliście już nieraz na moich makietach. Dorzuciłem też małą furtkę. No i tak przygotowany płot możemy teraz zamontować obok chatki, dodając też malutki kawałek między ścianą a bramką i co ważne musimy też zadbać o to, aby nasze zwierzęta miały jakieś schronienie, dlatego wykorzystując dwa bary oraz groszki zrobiłem podstawę pod dach zbudowany z klasycznych tajli połączonych ze sobą za pomocą jednego długiego plejta, który przy okazji będzie służył za podporę, dzięki czemu wszystko trzyma się na swoim miejscu. Przy wejściu do zagrody dodałem wiaderko z wodą, a także skórę owcy rozwieszoną na bara, która na pewno przyda się zimą na przykład jako ubranie. Przy drzwiach do chatki zamontowałem małą deseczkę, która pełni funkcję progu, a także dorzuciłem tutaj beczkę oraz tarczę i toporek należący do Eivora. Z prawej strony chatki natomiast zamontowałem mały płotek oraz nazwijmy to stanowisko do rąbania drewna. Mamy tutaj duży pieniek, a także kilka mniejszych kawałków. Drewna, które czekają na ociosanie, w tym jeden, w który wbita jest już siekiera. Pomyślałem też, że dobrze byłoby jakoś ozdobić wejście do naszej ziemianki, no i tutaj wykorzystałem dwa pióra połączone ze sobą nitką, które przy montażu sprawiały troszeczkę problemów, ostatecznie udało się to jakoś zamontować i wygląda to naprawdę całkiem dobrze, pomimo, że jak widzicie pióra nie do końca leżą tak jak. Powinny. Na koniec dorzuciłem też jeszcze worek, w którym znajdują się jakieś zapasy czekające na wniesienie je do ziemianki. Postanowiłem też, że zbuduję małe palenisko przed chatką. Tutaj po raz kolejny użyłem drobnicy, tak jak to było przy podmurówce. Starałem się robić to tak, aby wyglądało to w miarę naturalnie i nie było zbyt toporne. No tutaj też powstało kilka prototypów, ale ostatecznie udało się uzyskać taki kształt, jak widzicie teraz na ekranie. A z trzech stron naszej konstrukcji zamontowałem modyfikowane plejty z klipem. One za chwilę przydadzą się nam do zbudowania pewnej konstrukcji z barów, ale najpierw trzeba do środka wrzucić element imitujący ogień oraz garnek i teraz dopiero możemy montować bary, które stworzyły konstrukcję do podwieszania Garnka. Dodatkowo dorzuciłem też tutaj beczkę, worek z różnymi składnikami, a także mały stołek. Nie zapomniałem też o lewej stronie makiety i aby nie było tutaj zbyt pusto, dorzuciłem małą kapliczkę, przy której można składać dary nordyckim bogom, a także duży głaz oraz flagę wraz z tarczą rodową Eivora. A jak już jesteśmy przy naszym głównym bohaterze, no to wypadałoby w końcu na makiecie umieścić zarówno jego figurkę, jak i jego żony Ingrid, której imię, jak dobrze pamiętacie, wybraliście wspólnymi siłami podczas ankiet na karcie społeczności. Ja nie ukrywam, że to imię od początku mi się podobało, więc cieszę się, że myślimy podobnie. Oprócz samej Ingrid oraz Eivora umieściłem też tutaj figurkę matki Eivora oraz dwójki wikingów ze Straży Przybocznej. Makieta jest już prawie gotowa, i teraz do pełni szczęścia brakuje nam już tylko drzew, o których wspominałem na początku odcinka. Ostatecznie zdecydowałem się na 5 iglaków w kolorze dark green oraz dla urozmaicenia 2 w kolorze sand green. No i do tego dorzućmy jeszcze dwa duże liściaste drzewa w jesiennych kolorach. Oraz dwa nieco mniejsze. Cała makieta jest już gotowa, no jej budowa przez tą przerwę, którą miałem trwała naprawdę długo, choć udało mi się tak na szybko dokończyć i zaprezentować na żywo w Toruniu, ale po powrocie z wystawy nieco ją przerobiłem, więc to co widzicie teraz to taka oficjalna końcowa wersja. No, a jeżeli chodzi o jej przyszłość, no to nie mam tutaj dla was dobrych informacji, bo za niedługo będę się brał za jej rozbiórkę, chociaż będąc wczoraj szkodem, rozbierać tej chatki, więc zapewne ją oraz kawałek terenu sobie zostawię i prawdopodobnie będę zabierał ze sobą na Wystawy w tym roku. Natomiast cała reszta makiety idzie na żyletki, bo elementy od niej będę potrzebował do kolejnego projektu związanego z Eivorem, który powinien się pojawić gdzieś na przełomie czerwca i lipca. Co to dokładnie będzie, no to jak zawsze możecie obstawiać w komentarzach i również w komentarzach możecie napisać, jak podobało się Wam dzisiejsze budowanie oraz cała ta. Makieta, nie zapomnijcie też, aby stawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.